temat związany z funkcją wymierną, funkcją homograficzną. I dziś na tapecie mamy taką funkcję, która ma minus, czyli jest minus 2 przez x. Generalnie wszystkie funkcje, które mają taką postać. Co mam na myśli? Y równa się minus 5 przez x. Y równa się minus 13 przez x. Y równa się minus 1000 przez x. Będą miały takie własności jak ta funkcja, którą teraz będę omawiała. Wszystkie, naprawdę wszystkie. Pod koniec filmu pokażę Wam kilka przykładów, dobra? Tychże funkcji, że faktycznie one wyglądają tak samo, ale to w czasie. Co jeszcze? W tym filmie będziemy omawiać własności funkcji, czyli dziedzinne, zbiór wartości, miejsce zerowe, największą, najmniejszą wartość funkcji, asymptoty. Co jeszcze? Wartości ujemne, wartości dodatnie. Więc będzie sporo oraz będę Tobie pokazywać krok po kroku, jak narysować wykres takiej funkcji. Na razie jeszcze tej funkcji nie przesuwamy w lewo, w prawo, w górę, dół, tylko działamy po kolei. Dobra, to tyle wstępem. Lecimy dalej. No i tak, żeby narysować funkcję, potrzebuję mieć jakieś punkty, które będę mogła zaznaczyć na układzie współrzędnych. Żeby dobrać te punkty, to właśnie, musimy trochę pomyśleć też o tym. Bo tutaj na górze w liczniku mam liczbę 2. I dlatego dobrałam wszystkie liczby, które są jakoś, powiedzmy, spokrewnione z dwójką, czyli czwórkę, dwójkę, jedynkę, jedną, drugą. Analogicznie z minusami i ujemne i dodatnie. Dlaczego tak? Bo to mi się będzie skracało. Gdybym tu miała na górze trójkę, dobrałabym na przykład 6, 3, 1, minus 1 trzecią, 1 trzecią, 1, 3 i 6. Miałabym 4, to nawet bym mogła zostawić takie, jakie są. Miałabym na przykład, nie wiem, 5, to bym wybrała 10, minus 5, minus 1 piątą. W ten sposób. No i dobra. Jak wyliczyć y? Pamiętaj, że f od x równa się y. Czyli mój y kryje się pod taką postacią. Czyli biorę x równa się minus 4. To w takim przypadku y równa się minus 2 przez minus 4 równa się minus, z minusem daje plus. 2 przez 4 daje nam 1 drugą. Dlatego tu wpiszę 1 drugą. Gdy x równa się minus 2, y równa się minus 2 przez minus 2, to się równa minus z minusem daje plus, 2 przez 2 daje 1. X równa się minus 1, to y, wtedy mamy minus 2 przez minus 1, minus z minusem to daje plus, 2 przez 1 jest 2. I tak, x równa się minus 1 druga, y równa się minus 2 przez minus 1 druga. Minus z minusem daje plus, więc mam 2 podzielone przez 1 drugą, czyli 2 razy 2 pierwsze, czyli 4, bo 2 razy 2 jest 4. Czyli analogicznie tutaj będę miała minus 4, minus 2, minus 1 i minus 1 druga. Dlaczego tak? No to weźmy sobie dla czwórki. Albo dobra, x równa się minus 1 druga, to szybko pokażę to wszystko. Minus 2, 1 druga miało być, przez 1 druga. Minus przepisuję, mam minus 2 podzielone przez 1 drugą. To jest minus 2 razy 2 pierwsze, czyli minus 4. X równa się 1, czyli y równa się minus 2 przez 1, mamy minus 2. I teraz x równa się 2. Y równa się minus 2 przez 2, czyli mamy minus 1 i x równa się 4. Stąd mamy, że y równa się minus 2 przez 4, czyli mamy minus 1 drugą. OK? Jeśli masz jakiekolwiek pytania do wyliczania tych wartości, to pytaj. Teraz tutaj nam wyskoczy wykresik, pozaznaczałam już punkty. I tak, każdy z tych punktów pozaznaczałam tutaj na osi, czyli na przykład ten punkt to jest minus
O, poczekajcie, bo napłuchałam. Dobra, czekajcie, bo muszę sobie tutaj, to będę musiała wygumować. Dobra, więc pozaznaczałam tutaj te punkty, czyli tu jest minus 4 i 1 druga, no nie? Widzisz? Wszystkie punkty są pięknie zaznaczone na naszym układzie współrzędnych i teraz, żeby mieć wykres, musimy je połączyć. No i robię to tak. Łączymy. I teraz zajmę się kolejną częścią, czyli tutaj już jest wykres i ten wykres dla tych funkcji, które na początku pisałam, będzie bardzo podobny, ale to za moment. I teraz tak, dziedzina. Co tutaj jest dziedziną? Pamiętamy, dziedziną patrzymy na oś OX, czyli tu. To są wszystkie liczby rzeczywiste bez zera, no nie? Bo nie może tutaj być zero. Widzimy, że na x-ach żadna liczba nie dotyka zera. Zbiór wartości, na co patrzymy? Na oś y, czyli y równa się zbiór liczb rzeczywistych również bez zera, bo spójrz, tutaj na y-ku nie mamy nigdzie zera. No i tak. Ten wykres nazywa się hiperbolą. Składa się z gałęzi hiperboli. I zawsze dla takiego wykresu te funkcje są w drugiej, te gałęzie są w drugiej i czwartej ćwiartce. Pamiętasz w poprzednim, jak było dodatnie, były w pierwszym i trzecim. I tak jest zawsze. Dlatego to podkreślam, bo jak coś ci tutaj wyjdzie źle punkt, na przykład ten punkt by wyszedł tobie tutaj nad osią, to znaczy, że coś masz źle. Nie może tobie tu wyjść żaden punkt i tu nie może być żaden punkt dla takiego wykresu, bo to jest dla f od x równego minus 2 przez x. Miejsca zerowe. Czy gdzieś przecina oś o x nasz wykres? Nie. Czyli jest brak. Nie mamy miejsc zerowych. I czy to jest funkcja rosnąca czy malejąca? To jest funkcja rosnąca. Tak, bo te wartości nam wszędzie rosną, bo idzie odtąd i tutaj mamy coraz większe y. Czy jest to funkcja rosnąca dla x-ów z przedziału od minus nieskończoności do zera? W zerze się nic nie dzieje, ale muszę to tak uwzględnić. Wartości dodatnie. Gdzie ma wartości dodatnie? Tutaj, tak? Dlaczego wartości tutaj są dodatnie? Bo tutaj jest dodatnia pół oś y. To na różowo. Dla x-ów należących od minus nieskończoności do zera. Teraz wartości ujemne, no to tutaj są ujemne, tak? Więc jest to dla y-ka, przepraszam, bo piszemy dla x-ów. X-ów od zera do plus nieskończoności. Największa wartość, najmniejsza wartość, brak. Bo nie wiemy, jaka tutaj jest największa wartość. To nam gna tutaj do plus nieskończoności, tak? I tutaj też nie wiem, tu jest gdzieś minus nieskończoność, jakaś duża liczba. I teraz na samym końcu będziemy mieć asymptoty. I tak, co mamy związanego z asymptotami? Co to w ogóle jest? Asymptota to są te kreski, których nigdy ta funkcja nie doda. W poprzednim filmie tobie mówiłam, że to są tak jakbyś sobie, że możesz sobie to wyobrazić jako, nie wiem, jakiś drut kolczasty albo jakąś ścianę ognia. I tak, zauważ, że tutaj żadna z tych gałęzi nie dotyka tej zielonej kreski, która jest osią Y, tak? I to jest asymptota pionowa, tak? Bo to jest pionowa kreska dla x równego 0. Tak? I teraz asymptota pozioma, weźmy jaki tutaj kolor czerwony będzie, jest tu. I znów zauważ, że żadna z tych gałęzi nie dotyka nam tego i to jest y równa się 0. W kolejnych filmach
Zaczniemy to przesuwać. Czyli co się będzie działo? Będą takie wykresy, na przykład 2x plus 5 albo minus, albo 2x minus 5 tu będzie. Więc będzie się coraz więcej działo. I tak, obiecałam. Jeszcze jedną rzecz, to dajcie mi chwilkę tylko. F od x równa się... Poczekajcie. Wezmę tutaj. Mogę to wyciągnąć. O, tak. O, hop. No, i pięknie będzie. Ja tutaj będę wam teraz pisała. F od x równa się minus 5 przez x, tak? I powstał nam wykres funkcji. F od x równa się minus 12 przez x. Widzicie? One zmieniają po prostu jakby to wżłobienie tutaj, bo jak zrobię, że y równa się minus 1 przez x, to zobacz tutaj, jak to jest bliziutko. A jak będzie y równa się, niech będzie minus 1000 przez x, to nawet tutaj tego nie zobaczyliśmy. Poszukajmy. O, to jest tutaj. Widzisz? Jeszcze co możemy zobaczyć? Równa się minus 50 przez x. Y równa się jeszcze minus 500 przez 5000 przez x. O, proszę. Tak to wszystko wygląda. I zauważ, że te wykresy się prawie tak na oko pokrywają nam z osiami. No nie, one bardzo blisko ich biegną, ale nigdy nie dotykają. I to są te asymptoty. No i dobra. To na tyle i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć! A i jeszcze tutaj pamiętaj zawsze zgłęb wiedzę, daj mi suba, łapy, komentarze, wszystko jest dobrze widziane i się będę z tego bardzo jarała, jak stokrotka na wiosnę. No to cześć!